Aleja przy Pałacu Branickich, Bulwary Kościołkowskiego. To się nazywa toaleta za ponad 430 000 w centrum Białegostoku, przy kościele Farnym. Dalej nie otwarta i jeszcze długo nie będzie otwarta. Tak jak mówiłem na innych filmach, to nie jest najdroższa kompromitacja, ale chyba najgłupsza w historii rządów Truskolaskiego i jego ekipy. Najdroższą jest chyba lotnisko za ponad 40 milionów złotych, z którego do dzisiaj żadne samoloty pasażerskie nie odlatują. Nie można kupić biletu i gdzieś sobie polecieć w jakiś lot czy rejs. Od początku było wiadomo, że to jest bzdura propagandowa i że nikt takich połączeń w Białymstoku nie uruchomi. Mamy 200 km do najbliższego, największego lotniska w Polsce, Okęcie. Bilet kosztuje 30-40 zł na to lotnisko z Białegostoku. Tam jest największy wybór połączeń na cały świat, więc małe prowincjonalne lotnisko w Białymstoku z za krótkim pasem startowym, bo prawdziwy pas musi mieć 2,5 km, żeby wystartowały z niego normalne samoloty rejsowe. Nie nadaje się do niczego, zawsze było deficytowe, a w Białymstoku jest deficytowe w ten sposób, że nawet żadne loty pasażerskie nie są obsługiwane, więc to jest takim wizerunkowym strasznie straszliwą porażką, tak naprawdę pokazuje głupotę i niekompetencję obecnych władz, bo o korupcji i nepotyzmie można przeczytać w innych artykułach na moim portalu i białystok.pl i obejrzeć też przykłady na innych filmach, jak parasolki, na przykład wypożyczenie parasolek jako symbol LGBT, które wisiały tutaj na tej ulicy, prowokacyjnie naprzeciwko prokuratury i przy kurii biskupiej, symbol LGBT przy kurii biskupiej. No to trzeba mieć, że tak powiem, obyczajową odwagę, żeby tak prowokować biskupa, z którym się przecież współpracuje zgodnie i któremu się daje wbrew prawu publiczne pieniążki na różne kościelne uroczystości. Albo wypożyczanie rowerów miejskich. 15 000 złotych za sztukę, kiedy kupno takiego roweru kosztuje 1000 zł w sklepie. Przy hurtowych zamówieniach byłoby na pewno jeszcze taniej.